10 lipca w Urzędzie Miasta w Świdniku odbyło się spotkanie związkowców NSZZ Solidarność, którzy ponad 33 lata temu działali na terenie WSK PZL Świdnik. Wśród gości byli państwo Teodozja i Marian Smalec, działacze lat 80., emigranci z Australii. Na zaproszenie burmistrza Waldemara Jacksona pojawili się w Świdniku w ramach obchodów kolejnej rocznicy świdnickiego lipca. Pan Marian Smalec nie krył zaskoczenia i radości z powodu takiego spotkania. Wam dziękuję za to, żeście przybyli, drodzy koledzy, z którymi zaczynaliśmy przecież po już ustaniu strajku dalszą działalność na terenie naszego zarządu regionu, na terenie naszego dawnego województwa, w jego starych granicach. Pamiętamy, że było w tym momencie, kiedy Solidarność powstała, to były już 4 województwa. Myśmy na tym obszarze działali, staraliśmy to wszystko robić jak najlepiej. Chcę wyrazić swój stosunek ciepły i życzliwy do pana burmistrza, do tego miasta, z którego pochodzę, do miasta bohatera, bo przecież rzeczywiście tu u nas się te strajki zaczęły. Tymi słowami pan Marian Smalec wspominał wydarzenia, które rozpoczęły falę strajków w całym regionie. Cud boski, że do tego strajku doszło. Cud boski to, że podchwyciły inne zakłady. Cud boski, że skończyło się tym, że jak nas internowano, to nas nie powybijano. Niestety podczas początków ery Solidarności rodzina pana Smalca została mocno pokrzywdzona. Podczas internowania męża pani Smalec została pobita. Teraz sprawą zajmuje się IPN. To już przeszłość, która jednak miała wpływ na rzeczywistość. Jak ocenia ją działacz NSZZ Solidarność Marian Smalec? To my jako działacze, my jako Solidarność na tym wszystkim, na tych przemianach, które nastąpiły po 1989 roku mamy prawo się czuć głęboko przegrani. Przegrane jest również społeczeństwo i załogi przedsiębiorstw. Proszę państwa, ci panowie, którzy rządzili przedtem, którzy rządzą i teraz, zapominają właśnie o człowieku. Cały czas od okresu zakończenia II wojny światowej oni się uwłaszczali. Przez to dzisiaj powstała taka oto sytuacja, że z jednej strony mamy nowobogackich i bardzo bogatych ludzi, z drugiej strony mamy ludzi schorowanych, o których nikt nie dba, a ten Narodowy Fundusz Zdrowia to jest chyba nazwany po to, żeby pokazać całe szyderstwo, z jaką władza podchodzi do chorego, do starego, styranego człowieka. Rozczarowanie z otaczającej rzeczywistości, ale nie tylko. Pan Marian zauważył ogromne zmiany na korzyść, szczególnie w naszym mieście. Tym razem jak przyjechałem do Świdnika, ja jestem też zaszokowany pięknym wyglądem miasta. To, że jest zrobiona droga rowerowa, czyli władze miasta naprawdę dbają o człowieka i o to i stawiają go na pierwszym miejscu jako podmiot wszelkich działań, a nie jako przedmiot.